Małe i średnie firmy korzystają z płatności bezgotówkowych. Badaliśmy tutaj użycie służbowych kart płatniczych, ale jest to jedynie 20% przedsiębiorców. 80% cały czas korzysta z gotówki. Pytaliśmy również, w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa pokrywają koszty swoich podróży służbowych. No i tu niestety tylko 10% przedsiębiorców używa do tego celu kart płatniczych, natomiast cała reszta jest to gotówka pobierana bądź w formie zaliczek lub podróż opłacana przez pracownika, a potem refundowana z kasy firmy. Wprowadzenie płatności bezgotówkowych wiąże się z wieloma zaletami. Jedną z nich jest na pewno poprawa płynności finansowej firmy, jeżeli firma korzysta z kart typu charge lub z kart kredytowych. Drugie jest to zwiększone bezpieczeństwo transakcji. Trzecie jest to możliwość stałego monitorowania wydatków, jeżeli firma skorzysta z dostawcy, który zapewnia internetowy dostęp do informacji o transakcjach i wyciągach w skali całej firmy. Dla przedsiębiorców najważniejsze są względy ekonomiczne, czyli przede wszystkim patrzą na długość odroczenia płatności, to dla nich główny wskaźnik wyboru karty płatniczej. Na drugim miejscu znajduje się wysokość odsetek od kredytu. 15% zwraca uwagę na to, czy do karty jest podpięty program lojalnościowy. Obecnie trwa pilotaż w wybranych jednostkach samorządowych. Planowane jest wprowadzenie na szeroką skalę możliwości akceptacji płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.